Witam na moim kanale w ten piątkowy wieczór. Zakładając, że 18 to wieczór. I zapraszam na odkrywanie kolejnych warstw strachu. Prawdopodobnie mojego strachu. Ale może nie będzie tak źle. Obraz się tworzy. Widać jakieś oko. Tak, jest oko. Ciekawe, co my teraz potrzebujemy w dzisiejszym odcinku zdobyć. Zapewne się dowiem, jak przejdę. He simply wasn't enough. Nie wiem, czego brakowało. Ale chata się rozwala niczym. Kurde. Pań. Latarka, czy lampka. He comes to me at the bottom of the bottle. The horned master of cubism. We drink to the fall of reality. Till the shapes sharpen and I cut myself on the rectangular, infinitely straight edges of my glass. And he retreats to his nest in the iris of my left eye. Jaki ładny styl pisma. Tnę się prostokątnymi, nieskończenie prostymi krawędziami szkła. Brzmi smutno trochę. Dobra. Poprzedni odcinek zdominowała córka chyba. Wal dziecko. Zobaczymy, co dzisiaj będzie. Nieciekawego. Oby żona go nie goniła. It's hopeless. I just can't take it anymore. I might as well try to paint with both of my arms broken. Oj, biedaku. Jakiś dzwonek. To była kiedyś partia w sumie nie szachów, tylko warsabów. Ja tak jakoś tak. Szachy z warsabami pomyliłem. Art is beauty, writes. A painter recognized widely for his talent a few years back. These painters, as they call themselves, either forgot what beauty is or decided to insult it. Waste of paint, waste of talent, waste of time. Przynajmniej napisali, że szkoda talentu. Bo jakby było tylko, że szkoda farby, szkoda czasu, to by była lipa. A, kluczyk. Pewnie trzeba będzie drzwi otworzyć, bo były zamknięte. Cóż tam słychać za oknem? Znaczy, słychać, widać. Nic nie widać. Kuźwa. Serio. Fajnie. Co mam zrobić? Podejść? Co wy byście zrobili, będąc samemu w domu? Jak takie cudo nadchodzi? Idę. Co tam? Uciekasz. Zaraz ja będę uciekał. Gorzej jak ja bym tutaj przyszedł, ona by zniknęła. Się odwracam, ona tu za mną. Obra się, wtedy to by było. Albo taki cień i za mną coś. A, co tu mamy? Szczury. Wszędzie szczury. Hello, hello. To tylko ja. Malarz. Beznadziejny. Nie wiem. Im dalej, tym ta chata się bardziej rozpada. Okej, coś tu mamy ciekawego.
płótna. Okej. Widzę, że na nowo zaczynam zbierać. Aha. Fajnie, fajnie, podoba mi się. Ciekawe, skąd światło w podłodze. Nie, ja się wcale nie boję. Jestem dorosły człowiek. Jest okej. Aha. Koleś. Skąd ty masz takie... te pomieszczenia wybudowane? Jakiś labirynt. Dobra, szczur tu widzę przystanął. Czemu? A może mnie prowadzi? Mówi, chodź za mną, przyjacielu. No wyraźnie tutaj. Czeka na mnie. Wyraźnie na mnie czeka. Dobra, był sejwik. Trochę w ten sposób wiem, że coś może się wydarzyć. Niekoniecznie musi, ale może. Jaki miły szczurek. Prowadzisz mnie? Gdzieś? Ku zagładzie? Fantastycznie. Nie no, spoko no. Czego by się tu bać? Kurwa. Też czur, weź mnie, nie strasz. Tutaj za tą ścianą powinno sobie wkoczyć, kurde no. Serio. Gdzie mam biec? Jak się biega? Jak ja nie pamiętam, jak się biega, człowieku. Serio? Aha. Myślałem, że te szczury mnie gonią. No to po prostu się chata zawala. No biegnij, człowieku, no. A, uciekłem? Skądś? Gdzieś? O. Ciekawa perspektywa, muszę przyznać. Ale to ryje, panie. O. A z czym on jest w dłoni? Jakby szpadel? Oho. Dobre. O, też dobre. I o co tu biega? Się rozglądam i co mam tu przyciągać? To łoko. No fajne, fajne, fajne. Tylko nie mów mi, że zginąłem. Art is not about watching. It's about feeling. With all senses, every part of your body. It's the only way to understand it. The only way to eliminate doubt. Fajnie. Raz się koleś tnie, teraz mi jakieś lekcje. Udziela o sztuce. Ale podoba mi się, jak ta chata się rozpada. Dobra, mamy jakiś liścik. What is behind that door? What is behind me? The questions are worse than anything that can actually happen. Ej, no cóż. Gorzej, jak ta chata będzie się w twojej głowie rozpadać. Nie no, chyba się rozpada, nie? Rozwala w sumie. Screeching arsonists
echoing screams. They stop at nothing. I won't go down easy. Czyli co? Szczury ci chatę podpaliły, tak? Ty głupi, ty. O, kawałek obrazu. A, proszę bardzo, kolejny element. Tu się jakieś dzieci bawią, tu kobieta leży. Ciekawe. Muszę kiedyś wejść poczytać, czy te obrazy... Nie no, raczej... To nie są rzeczywiste, znaczy w sensie realne, no. Są raczej przez twórców gry namalowane. Każdy błąd to pułapka. Serio? Głębokie. Ty weź mnie, Sarosz. Myślałem, że ta kobieta mnie zaatakuje. Oj, gro. Najbardziej stresujące właśnie w tym, że ta babka nas zgania, to, że ja ogólnie lubię zwiedzać takie lokacje, sprawdzać każdy zakamarek, a gdy ona się pokazuje, to po prostu, no, cały czar pryska. It is no wonder that an old star rebels against the light of the sun that outshines it. Truth is, its paintings have been bland and overly conventional for many years now. They don't evoke feelings. They don't say anything important. They are, at best, pleasant to look at. Art shouldn't be pleasant. It should be world-changing. Sztuka nie powinna być miła, tylko przełomowa. Pewnie. Hejterzy. Hejterzy. Ciągle myślę, że ktoś się za rogiem ten wychyla. Najbardziej go kochałem, gdy się zagubił? Kurde. Fucking mutt won't shut up. Hey, I can do that too. See? But can you paint? No? Well, that's all right. Neither can I, apparently. Czeka jak ten nasz pseudopolski artysta, co tam usłyszałem. Ktoś, co ma fryzurę od garka przyciętą, nawet nie pamiętam jak on się nazywa. Ale jego piosenka brzmiała więcej hał, 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 hał. Ale teraz taka muza teraz w dzisiejszych czasach. Tu iść? Czy tam iść? Tu zajrzę zatem. Mały pokój, nie powinno się nic zmienić. Ale zamknę drzwi. Na wszelki upadek. No dobra, czyli tam coś mamy. Zajrzyjmy zatem do szuflady. They say a picture is worth a thousand words. While this is true of many works of art, sometimes the words that come to mind are hardly flattering. Babyface is one such painting. This artistic anomaly continues to inspire thousands of mediocrity enthusiasts, when in fact, it is little more than a sideshow attraction. Frankly, this is hardly even art. It's merely a doodle. It's what you get when you lock a not very well adjusted painter in a dark basement for a week. Even putting aside the flawed execution, the painting is still deplorable. Oj tam, obraz jest paskudny. To artysta, pani. Nie zna się. Aj, kolejna szafa otworzona. Ciekaw jestem, czy ludzie jak mają takie szafy, to kupują te książki, żeby wypełnić, czy rzeczywiście kupują coś, co ich interesuje i co ten wózek robi? You left me alone. Akurat tego się nie przestraszyłem. Dobra. A, klucz podniosłem. Widocznie tamte drzwi musiały być zamknięte, żebym wszedł tutaj i to zobaczył.
Kurde, jakie fajne ten. Szufladki mi się podobają. Oho. Ślady szczura. Co za chamskie szczury. Dobra, tędy nie przejdę, bo kolega nie potrafi skakać. Zobaczmy jeszcze ten obraz. Czy się poruszy? Nie. Dobra. Otwieramy. W tym samym miejscu jesteśmy? Tak. To pewnie było zamknięte, oczywiście. Cóż tu dalej ciekawego? Okej. W lewo, w prawo. To nie dla ciebie, dobra. A tu co? Dobra, idziemy. Pamiętam, że... Nie, no nie pamiętam. Pewnie jak dojdę, to się układ zmieni, bo coś... Coś tutaj takiego słabego jest. Coś się nie dograło, czy mi się wydaje? Że tu powinien być stół jakiś. Pokazuje mi chyba szufladę. Co jest w szufladzie? Tak, tak, obstawiam. To nie dla ciebie. Ręka. Nie kumam. Zbugowało się coś? To wygląda na serio, jakby to miało być w szufladzie. Ale lipa. Oho, drzwi zniknęły. Mówiłem, że się pozmienia. Coś widocznie się nie zgrało. Może twórcy gry myślą, że pójdę w lewo najpierw. Dobra. Piękny obraz. Zaczyna się coś dorysowywać. No dobra. Chociaż, czy ja wiem. Dobra, tu mamy drzwi. Fajne. O, i się szafka zrobiła. Mamy kłódkę. Co, zrobimy jeszcze jedną rundkę? Kuźwa. Dobra, jakiś baran się pokazał. I co tu mamy? Wajchę. Czemu ja za nią pociągnąłem? Kurde, trzeba by to otworzyć jakoś. Jakoś. Kurde. Zamknięte, bo nie otwarte. Może ja to zamknę. Dziękuję. Kurwa, TS. Sam się przestraszyłem. Ja to jednak jestem dobry. A to jest co, te zamknięte? Tak. Czyli jedyne drzwi, jakie są otwarte, to te, bo się same otworzyły, oczywiście. Dobra. Daj. Żyjmy. Pokój w pokoju. Jak się bym tamtą skrzynkę otworzyć? Dobra, pokój się pewnie przemeblował. Już, tak. Fantastycznie. Myślałem, że ta kobieta wejdzie. Dobra, tu mamy co mamy. To nic się nie pozmieniało. O, otworzyła się przynajmniej. Judging by the silence that has now fallen over the house, I can safely assume that he's finally passed out.
Undoubtedly, surrounded by empty bottles and tattered pieces of canvas that have become his preferred bedfellows. Every time it happens, I pray it will be the last. I pray fervently, passionately. Our Lord in heaven, let him crack his head open and the rot spew out. Let him cut his wrist on the glass and the red bile flow. Let him choke on his own vomit, so that we may all find peace. For if you don't, one day I will find the courage to walk down the steps and end him myself. You of all should know, it's not the lack of will that stays my hand. Panie nasz o niebiosach, toś nam bardzo dobrze życzy. Dobra. Układ się zmienił czy coś? Obraz zleciał. No zamknij mi te drzwi tam. Może my w dziurę wejdziemy. Czyli jak się domyślam. Jedyne drzwi, które są, to te, które weszliśmy tutaj. Dobra. Otwieraj. Jakaś sypialnia. Przynajmniej lampki nie muszę używać. Się jara wesoło. Spokój, cisza. Zamknięte, bo tak. No nie, ta znowu tam. Mam nadzieję, że nie będzie mnie goniła. Aha. Ale fajnie. Serio. No coraz szybciej atakuje. Jaka lipa, panie. Przypuszczam, że jest jakieś trofeum, żeby się nie dać trafić. Dobra, poczekaj, aż mu się wzrok naprawi. Naprawi. Śmierć to warstwa. To jego nie wiem. Czyś jest jakiś? In any case, as your lawyer, I advise you to refrain from any imprudent actions. In other words, don't do anything stupid. We still have a chance of winning this. Believe it or not, I've gotten clients out of deeper shit than this. Just don't make it any worse. Lay low for a while and let me appeal the court order. This social worker definitely has it in for you. We can use that to our advantage. Portray you as a victim of the system. A husband in mourning, a momentary lapse of reason, an overzealous bureaucrat. Trust me, this is our best option. 50%, lately, pół na pół. A good 50-50 chance of a good outcome. But not if you keep trying to convince everyone that you've gone completely insane. No more outbursts, no more rambling. Better yet, no public appearances whatsoever. You can still get your daughter, though. Ciągle możemy odzyskać córkę. Znaczy co, opylało się zginąć? Może bym ten nigdy do tego pokoju nie trafił, jakby mnie nie złapała. Coś się musi robić z tym globusem kiedyś, na 100%. Coś tu jeszcze mamy ciekawego do podniesienia. Dobra, to wracamy się zmierzyć ze złą kobietą. Na serio, ona szybko, strasznie teraz ten podchodzi. Ach, te lustra. Dobra. To jest jakby ten nasz hub. Teraz powinien nam się ten pokój otworzyć, w którym byliśmy, ta. Dobra, mamy ogień. Ta płacząca będzie. W sumie tak sobie myślę.
Może nie będę zamykał tego? Gotuj. Aha, samo się zamknęło. Fajnie. Dobra. Teraz wiem, że ona wyjdzie. Fajnie, że się otwiera do tyłu. Serio? Gdzie mam uciec? No biegaj, Stefan. Fantastycznie. You're sure you're safe here? He's so cruel. Nie, zdecydowanie tam tego nie powinno być. Znaczy, no rozumiem raz, dwa, ale to nie powinno być jakby tym głównym czymś straszaczem. Nie, to tylko przeszkadza. Deep breaths. Deep breaths. Remember, you're a professional. It's just the first few strokes. Then you're over the hump. What's so hard about it? No ja wiem. Nigdy nie malowałem. Zegar. Dobra, mamy jakieś świeczki. O, to otwierałem? Tak, otwieram. To pewnie trzeba zdmuchnąć albo zapalić. Ale zanim to zrobimy, kawałek płótna kolejny jest, którego nie mogę podnieść. Mogę? Dobra. To jeszcze dwóch kawałków mi brakuje. O, i to jest klucz. Tak? Mogę go podnieść? Okej. O co biega? Czy ja powinienem stąd uciekać, czy coś? Bo ja nie wiem. Co, zginąłem, czy co? Nie wiem. Tak wyglądało, jakbym... Nie, no, chyba nie. Jakaś bestia nadeszła i tyle. Czy my lubimy świeczki, czy my nie lubimy świeczek? Pytanko. Dobra, no tak czy siak mamy klucz. Co, musimy wrócić do tego korytarza, do tej głupiej baby? A, układ się zmienił. No i gitara. Znowu winda. Ciekawe, czy jak będziemy wyjeżdżać windą, znowu zobaczę jakąś postać między piętrami. I gdzie mam jechać? Góra, dół? Dół? Ach, ach, czy coś mnie przestraszy teraz? Już? Tyle? Dobra. With oils, texture is everything. You'll love it. I don't doubt it. Co my teraz? Farby szukamy? He's on about the damn rats again. I don't think I've even seen one. But that doesn't stop him from laying out traps all over the place. He claims he can hear them in the walls and that there must be hundreds of them. Boże, mam kury nadzieję, że to prawda. Jak można tak przeklinać się w liście, kobieto? You cruel. Self-obsessed. Pathetic. I liczę na to, że którejś nocy wypełną i zjedzą się żywcem właśnie. Te okrutne, zapatrzone w siebie, żałosne pijaku. Kurde, to co? Żona tak do niego pisze? Wale napisała? Dobra.
Dobra, sejwik poszedł. Ajja, co my tu mamy? Szafka. Szafce nic. Tam wygląda, jakby się farba miała wylać z tego. Nie, to klucz jest. O, ta. Kluczyk. And so our agreement, although fruitful, must come to an end. We seek someone who understands modern art a little bit better, who is able to engage with it. And you, sir, don't seem to be that person anymore. Your reactions to other reviews and letters from our readers don't encourage further collaboration. Z pozdrowieniami. Wszyscy się od ciebie odwracają. Się nie dziwię, że zbzikowałeś. Dobra. Dobre jest to, że właśnie w tych obrazach są jakieś rzeczy. No i mamy klucz. Co? Tak czułem, że coś się wydarzy. Aha. To grubo. Everyone hates it. I have to make it perfect. Ustawiając krzesła. O, co tu biega, że te krzesła się tak zmieniają? O, nie wiem. Może mam je oświecić? Nie, no dobra. Mamy klucz, możemy chyba stąd wejść, nie? Chyba. Tak, tak, straszne dźwięki towarzyszą. Żeby tej baby nie było. I myślę, że będzie gitew. Się błyskę zawodowo. Dobra, tu mamy coś do odkrycia. Tu mamy co? Kolejny schowek, którego nigdy nie widziałem. O, jakąś korbkę mamy. O, i kolejna część płótna. Też tylko jeden kawałek mi brakuje. Będzie komplet. Jakiś list? Nic, nic. A w tej cudownej... O, mamy coś. To jest dobra Peter. W fact, that is a very common misconception. Some people think it's just about putting paint on canvas, but they're wrong. I believe that every detail must exist in the mind of the artist before the first stroke is made. The process itself is more about following these preconceived steps rather than just going crazy with the brush. Personally, I have always perceived it as a ritual. A ritual? Sounds ominous. Not necessarily, though I will admit it carries a certain risk in order to create. The artist must first deconstruct himself, figuratively speaking, of course. If the artist succeeds, what most people see as mere tools of the trade will become the implements of his ascension. Holy artifacts. I wouldn't go that far. Art is often quite beautiful, but the process behind it, rarely so. Ale to głębokie normalnie. Każdy artysta tak się utożsamia z takim czymś. Dobra, tu mamy coś. Zanim... O, skrzypce. Dobra, pierdyknijmy. Okej. Okay. I don't care what he thinks about it. I'm not myself without music. Oj, oj. To co? Tak, no. Ona zajmuje się muzyką, on malarstwem. I się kręci biznes. Już myślałem, że ktoś będzie tu grał. Na skrzypeczkach. Ajajaj, jak ja się boję wchodzić do nowych pomieszczeń, to historia.
Dobrze, nie będę patrzył do tyłu. Nie będę patrzył. Powstrzymam się. Mówi się, że mam nie patrzeć, to nie patrzę. Niech i tak będzie. Dobra. Teraz mogę się patrzeć. Aha. Fajnie. Ciekawe, co by było, jakbym się spojrzał. Niestety nie miałem odwagi się spojrzeć. Ajajajajajajajaj. Wygląda jak jakiś... Nie myślałem, że to strych. Floor creepers. Traps in the floor. Devouring my foot. Afraid to walk. O! To ty może ten... wiersze zacznij pisać. Też wiem, gdzie mam korbkę wtegować. To się pewnie drzwi otworzą. W tasach? Jakaś firma? Nie znam. Korbką się pobawimy za chwilę. To też za chwilę. Jakieś tajemnicze łańcuchy. Dobra. Zobaczmy, co tutaj mamy. A tu mamy ostatnie płótno. Tak się właśnie wydaje, że te... płótna, te 5 sztuk, to się kolekcjonuje co rozdział. Jak ja miałem w jakimś tam rozdziale tylko 3, to 2 pominąłem. Tak mi się wydaje. Dobra. A teraz pytanie, czy pokorkować, czy tutaj pociągnąć za to? Coś to przesuwa, ale... Ale co? Co to było? Jakbym normalnie kogoś ten... mordował. Ale najlepsze, że już nie reaguje. No dobra. To się tu korbki nie używało? A w sumie nie mam już w ekwipunku. No dobra. No bo tu oprócz tego dawało się coś tu wsadzić. Też niosłem coś. Czyli rozumiem, że gra za mnie jakby wsadziła. Dobra. Niechaj i tak będzie. Finish it or die trying. Finish it if it kills you. Don't let the doubt get you. To w krzesło wbija noże, potem człowiek usiądzie i sobie tyłek potnie. Dobra. Jakiś sejwik. Koła zębate, kurde. Jakaś zagadka ze światełkami będzie? Fajnie. A, czyli trzeba będzie znaleźć chyba z tego co widzę trzy koła. Oby tylko nasza wesoła wdówka, czy tam, nie wiem, jak ona nam nie przeszkadzała w tym. Zamknięte. A tutaj? Serio? To co, podniosłem to koło zębate i muszę od razu wsadzić? Mogę tylko w jedno miejsce wsadzić. No i... No, serio. To jest takie jakby moje Nemezis chyba. No i co?
No serio. Słabe jak tupa węża, to jest moim zdaniem. Dobra, mamy koło. Idziemy, teraz mamy iść. Bo się zgubiłem. Słyszę, że koleżanka jest blisko za mną. Bo drzwi rozwaliła. Otwieraj, człowieku. Człowieku, man. I co, ja zabłądziłem, widzę. Super, to lubię. Co tutaj przeskoczyło? Tutaj. Koleżanka. Najgorzej, że... Jeszcze jedno mnie czeka. To teraz się tu powinno otworzyć. Oj tam. Kuźwa, jest blisko. Ajajajaj. Tak, tak. Ach, te emocje normalnie. Jestem, czy nie ma jakiejś szansy, że ją od tyłu zajdę. Tak niechcący w sumie. Lepsze, że nie wiem, gdzie mam iść. Gdzie ja idę? No. Wkurzają mnie takie, tak. Elementy. Dobra, coś mamy. Serio, wypadł. Nie dam się nabrać drugi raz. Możesz biec. Tak nie bardzo. Tak, tak, chcę stąd spiewalać. Koleżanko. O. Czy co, kółko zrobiłem? Czy ja? Idę sobie, idę. Nie wiem, gdzie mam iść. I pewnie znowu kółko zrobiłem. Serio. Dobra. Może coś nowego będzie. Fajnie słychać, jak ona blisko jest. Tu nie byłem? Kurde. Serio? Jak tu się idzie? Tu byłem. Co, tu nie byłem? Ale fajnie. Tak jak chyba ja się zgubiłem, tak ona mnie zgubiła. Czyli tutaj jakby kręcimy bączki. To mi się wydaje, byłem. Przez chwilę było coś nowego. Musiałem
źle skręcić. No wydaje mi się, że to tutaj światełko się pali. O no. Możesz. Już poszła sobie. Takie to se. Pytanie, jak długo jeszcze? Czego ja szukam w tym odcinku? Dobra, mamy sejwik. Cudowny obrazek, który się nie podobał. Teraz co? Otwieranie szuflad mnie czeka. Sztuka nie polega na obserwowaniu, tylko na odczuwaniu. To chyba już mieliśmy. Tu nic. Gdzie ten telefon jest? W szafie? Tajemniczy, dobra. Czyli tutaj chyba już nic nie mam do podniesienia. O, ja wiem. Aha. A skąd ja mam wiedzieć, co mam wybrać? Paj, kochane. Paj, skąd ja mam wiedzieć? Na 997 mam zadzwonić? Czy jak? Zagadka na koniec. Zaraz może ten koleś coś trzyma w ręku. Właśnie. Dzięki. 363. Już myślałem przez chwilę, że będzie 666. Jak to się robi? 3. A. Tak się kiedyś dzwoniło, drogie dzieci. O, zamiast w szłych czasach naszych dziadków. No i co, sam do siebie zadzwoniłem, czy co? O kurde. Grubo. O. Ale dobra, jeszcze zobaczmy, może coś się zmieniło. Z nadzieją spojrzę. Nie, dobra. Drzwi nam się tutaj zrobiły. Więc idziemy. Idziemy. I zamknięte, i się odwraca. My, i się drzwi otworzyły. Brawo. Ale się twórcy gry bawią normalnie. Co, muszę uważać, żeby nie spaść na dół? O kurde. Schiza level hard. Dobra. Myślałem, że mamy iść na dół, a idziemy na górę. Inna sprawa, że może idąc na górę idziemy na dół. Dobra, jakaś kartka, nie. Ale to pogibane, panie. Dobra, odbierz. A skąd ja mam teraz numer znać? Osiem, pięć, trzy. Dobra.
8. Ciekawe co by było, jakbyśmy zadzwonili pod inny numer. Okej. No tak, na 853 to już zadzwoniliśmy. Ciekawe do czego nawiązuje ten telefon. Myślałem, że tu będzie jakiś numer. Zapalmy. O! To się nie, ta szuflada się nie otworzy. Drzwi, które są zamknięte. Pykuś. Kurde, grubo. No to mi się akurat podoba. No idź. Dzień dobry, dzień dobry. A niech zgadnę, to jakieś będą numerki, czy nie? Akurat trzy obrazy pasujące pod ten. Żeby był jakiś numer, ale nie. Aha, dobra. Albo i nie. Co teraz? Ile tych numerów? Uwaliło was? A tu się otworzyło może? Co teraz będzie kombinacja? Aha, dobra, kumam. Każdy obraz jest pisany, czyli babka to jest piątka. Facio. 3, 5, 4. Tak wychodzi. Spróbujmy. 3, 5, 4. Czyli chyba okej. Zakładam, że teraz drzwi się po prawej otworzyły. Nie? Czyżby nowy układ telefonu? Nie no, nie mogę. A chyba, że gdzieś tutaj się idzie. Tak została taka numeracja 854, ale i tak nie mogę zadzwonić. Aha. Może ja teraz tu muszę iść, nie wiem. Wiecie jak to jest. Obym się nie wracał, ale chyba tu nie miałem przyjemności. Raczej coś nowego. O, już myślałem, że zginąłem. Oryginalne chodzenie po palecie. No cóż, kontakt się urwał. Git, czy nie jest git? No. Jak ty to przyfrunąłeś, kolego? Mamy telefon. Zaraz to... Jakby wróciliśmy z powrotem do... tego pomieszczenia. Dobra. You deserve this. All of it. All of it. Telefon się rozpuścił. O, i mamy? Something to add the, how should I put it, final touches, a finger. I needed a finger, chopped it off,
He's palace? Sawing a leg, washed it, dried it in an oven, fell asleep, almost burned it. Will I manage to pull this off? To ty kuźwa se nogę odrąbałeś? Bo to była ta noga w tej łazience wtedy? Serio? To ty ten... Nie masz... Prawdziwy artysta, no. Normalnie. Nogę se dziabnął. Sejwik. To był ten dziecięcy pokój. O. Bird loved this game. Aha, to wszystkie rzeczy. Okej. Okay. Co znaleźliśmy? Okej. Okay. Myślałem, że to wszystko się składuje tam, gdzie my obraz malujemy. No i się pokazują te rzeczy. Noża jakiegoś nie znalazłem jeszcze. Albo już ominąłem. Fortepian. Nuty. Ciekawe, kiedy ten pokój otworzymy. Dobra, idziemy z palcem zatem. Oh, stop looking at me. Tak, my to wszystko jakby odtwarzamy, te znalezione rzeczy. I umieszczamy. To fajnie. Tutaj wejdę się do kibelka. Serio? Chciałem tą nogę popatrzeć, a nie sądziłem, że... Ktoś tu jest. O, jakiś flakonik znalazłem. Ciekawe po co. I on. Nie mogę więcej rzeczy użyć, czy jak? O, co z tym flakonikiem chodzi? No właśnie, to ta proteza jest dla ciebie. Dobra, spójrz w wodę, bo... Vile, heartless man. Locked in a blank as far as beauty goes. This painting is the antithesis of it. A slap in the face of aesthetic. You can see yourself out. Czyli trzeba tak ten? Perfumy było podkładać? Okay. Ciekawe. Powiem tak. To musiało być jakieś zadanie poboczne. Zaraz, gdzie my to mamy? Swój pokój. Na górze, czy tutaj? To była kuchnia. Pracownia. Tu mamy pracownię przecież. Dobra. Malujemy, co mamy malować i kończę ten odcinek. Ciekawe, co dojdzie. Ciekawe, którego palca nie masz u lewej ręki, czy jak? Ładna kobieta się robi powoli. No i dzięki za obejrzenie kolejnego odcinka. No i cóż, w przyszły tydzień zapraszam na... Znaczy, kolejny piątek na kolejny odcinek. Jeszcze raz dzięki. Hej!